Twoje słoneczka, jestem w Dachau. Spacerowałam sobie po placu zamkowym wśród kwiatów. I naprawdę, wystarczy taka chwila, spacer, zwykły spacer, samemu ze sobą, pośród przepięknych kwiatów. Coś wspaniałego. To niewielki wyczyn. Niewiele potrzeba na to czasu. Zero kosztów. Od kiedy moim przyjacielem jest rower, aparat, naprawdę moje życie jest cudowne. Wiele, wiele lat temu namawiali mnie na rower, kiedy właśnie wyjeżdżałam do pracy, do Niemiec, a ja zawsze byłam taka oporna, mówiłam, po co mi rower? Ja sobie na nogach dojdę, kochani. I to był błąd. Teraz przemieszczam się rowerkiem o wiele, wiele dalej, tak jak tutaj. Mogę sobie dalej jechać, a nie tylko w obrębie swojej miejscowości. Ileś mam czasu, no to wiadomo, przemieszczę się godzinkę w jedną, muszę doliczyć powrót godzinkę i zostanie mi niewiele czasu. Tutaj, kiedy skorzystałam z rowerku, to mam tego czasu o wiele, wiele więcej. Mogę zobaczyć więcej. Nie muszę się stresować, że już muszę wracać, bo już jest ten czas. I naprawdę, naprawdę czuję się jak urlopowiczka. Mam pogodę, słoneczko. Mam piękny uśmiech. Mam spokój wewnętrzny. Oglądam te rzeczy, które kocham. No i co mi więcej potrzeba, kochani? Naprawdę. Do szczęścia jest tak mało potrzeba. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak nam malutko do szczęścia potrzeba. Bo my myślimy, że jak będziemy mieć magazyny wielkie, auta, domy, drogie meble, przedmioty i tak dalej, to będziemy tacy szczęśliwi, kochani. Nic podobnego. Jeżeli nie macie tutaj takiej ciszy, spokoju, relaksu, miłości, nie wyciszacie się każdego dnia, nie pytacie się siebie o to, czego potrzebujecie, nie pytacie się siebie, jak wam minął dzień, nie dziękujecie za te piękne rzeczy dnia codziennego, nie relaksujecie się tym, co wasze oczy widzą, nie doceniacie swojego zdrowia, to, że macie jeszcze nogi, sprawne ręce, słuch, że możecie korzystać z tych darów, bo to są wielkie dary, a ludzie na ogół marzą o wielkich rzeczach, które tak naprawdę nie wiadomo, czy są im potrzebne, to jest tylko taka wyobraźnia, chęć posiadania. Pewne rzeczy są potrzebne do życia, wiadomo. Ale kochani, nie zgubmy się w tym wszystkim, w tym natłoku tych przedmiotów. Skupmy się na sobie, tak? I nie zapomnijmy dziękować każdego dnia za drobiazgi, za kawę, za słońce, za uśmiech, za to, że ktoś nam coś fajnego powiedział, za to, że sobie coś kupiliśmy, za każdy drobiazg, kochani. Nie wiecie nawet, jaka tam jest moc w tym dziękowaniu. Bo jeżeli ty dziękujesz za te drobiazgi, to wszechświat obdarowuje cię następnymi rzeczami, tak? A jeżeli ty jesteś ciągle z kwaśną miną, niezadowolony i czekasz tylko na wielkie rzeczy, które być może nigdy nie przypłyną, no bo nie są tobie potrzebne, tak? Bo ktoś zdecyduje, że nie dostaniesz tego. I ty tak czekasz, kwasisz się, buja na dół. Także umiejmy korzystać. I dopiero wtedy, jak będziemy w tej radosnej atmosferze, nasza miłość będzie się powiększać i powiększać i powiększać i zataczy już takie koło, i wtedy możemy tańczyć sobie w tym kole w cudownej energii, bo my to czujemy, tak? A jeżeli twoja energia jest taka, twoja miłość jest taka malutka, no jak ty wejdziesz w tą miłość?
kochanie. Poszerz ją tak mocno, jak tylko potrafisz. I wtedy wejdź w tą miłość. I pluskaj się, jak w wielkim oceanie, tak? Wyobraź sobie, że twoja miłość jest tak jak kałuża. A ty byś chciał się tam wychlupać. No, no nie da rady. Starajmy się powiększać nasze obszary miłości. Skupiajmy się właśnie tylko na tym. Pozostawiajmy resztę na boczku, tak? Wszystkie troski, kłopoty. Ludzie często mówią niemożliwe, nie mogą zapomnieć, z głowy to nie może wyjść od rana do wieczora na tłok, a jak ja to zrobię, a co ja zrobię, a jak to będzie. No i co? Jak ja ci się teraz zapytam, po całym dniu myślenia wymyśliłeś coś, czy wymyśliłaś, znalazłaś rozwiązanie? No i powiesz mi, no nie, cały dzień myślałam, całą noc nie spałam i nic nie wymyśliłam. No i właśnie kochana, i nic nie wymyślisz, czy kochany. Zostaw. Wycisz się, wycisz umysł, wyłącz go, tak? Niech on ci tam nie chodzi, jak silnik cały czas. Twój mózg też musi odpocząć. I wtedy, kochani, to płynie. Zadajesz tylko pytanie, zadajesz prośbę i zapytasz się, jak ja mam to zrobić? Boże, czy wszechświecie, czy aniele, czy kogokolwiek tam kochacie, komu ufacie, zapytaj, co ja mam zrobić i zostaw to, tak? I dostaniesz odpowiedź. A ty jej nie wymyślaj, ty jej nie twórz, bo twój umysł tyle natworzy rzeczy, że z tego co wiem, to żadna nie będzie nadawała się do zrealizowania i do odpowiedzi tej właściwej. Także zachęcam was, kochani, jeszcze raz. Szukajcie cudownych miejsc. Każdy ma gdzieś jakieś miejsce, w każdym mieście, nawet na wiosce, jak ktoś mieszka, są piękne połacie pól, chabrów, zbóż, maków, ptaków, kochani. Jest cudownie, kurczę, mrówki mi obeszły. Myślę, coś mnie łaskocze. Siedzę w samych mrówkach, w środku gniazda mrówek. Muszę podnieść się do góry. Także, kochani, nawet te mróweczki są potrzebne. Słyszę, czuję, coś mi gilgocze i gilgocze. Myślałam, że jakaś muszka, ale to jest pełno mrówek. I one też są potrzebne. Kocham was, mróweczki. Pozdrawiam was. O, idą do mnie. Chyba mnie też kochają. No, będę musiała się przenieść, bo jak mnie tu obejdą całą, to będą mnie gilgotały i będę się śmiała całą drogę później i nie będę mogła jechać rowerkiem. Także, kochani, ja was całuję. Pozdrawiam, zachęcam do refleksji, do miłości, do zabawy, do tańczenia, do wszystkiego, co wam sprawia radość. Nie czajcie się, jak mi tu jedna osoba właśnie teraz mówi. A, bo ja tak zaczęłam coś tam robić, a syn mi mówi, a co ja się wygłupiam, bo on gdzieś tam pracuje w jakimś biurze, a ja jestem już w tym wieku. No i właśnie, i znów się zaczyna. Miała kobieta ochotę poszaleć, pośmiać się i fajnie. A tutaj już ją ktoś stopuje, bo on gdzieś tam pracuje, bo co ktoś sobie pomyśli. Kochani, co was obchodzi, co ktoś myśli? Ja sobie robię moje rzeczy, to jest moje życie i ja nie będę się pytać syna, czy córki, czy męża, czy ja mogę się pobawić, czy ja mogę wyjść na drzewo, czy sąsiad. Absolutnie mnie to nie obchodzi, co ktoś sobie myśli, bo ja chcę się cieszyć, tak? A nie się dostosowywać do ludzi. Ja już przestałam się dostosowywać. Ja dokładnie robię to, co ja chcę i wcale się nie zastanawiam, ile mam lat i co ja robię. I czy ktoś mnie popuka w głowę, co ta Bożena zwariowała w takim wieku. Ona wchodzi na drzewo, tak, w takim wieku chodzę w krótkich spodynkach, w takim wieku chodzę na szeleczkach, w takim wieku wchodzę na drzewo, w takim wieku wchodzę do wody. A gdzie pisze zakaz wchodzenia na drzewo od lat tylu i tylu, zakaz wchodzenia do wody, czy cokolwiek, chodzenia w krótkich spodenkach, jak się ma już tyle lat, co ja mam, kochani. A guzik mnie to obchodzi. Nie ma zakazu. Zakaz dajemy my sobie sami ludzie. Ja sobie nie daję żadnych zakazów. No i kocham was. I nie zakazujcie sobie i bawcie się. Szalejcie. I ja was całuję, słodziutko. I pozdrawiam. A ja jadę sobie dalej poszaleć. No to do zobaczenia, do następnego filmiku.
Zobaczcie, taka piękna ławeczka. Okrąg, jak przy okrągłym stole kiedyś się siedziało, tak? W Sejmie. I moje mróweczki tu mnie łaskotały. I cudowne niebo. Czyściutkie. Ani jednej chmurki. I moja miłość płynie do Was. I kocham Was.